Około 40 osób się zgłosiło. Pierwszy mój to jest też taki dzień w naborze. Zrobiliśmy testy sprawnościowe. Pojeździliśmy na motocyklu. Jednym to wychodziło lepiej, drugim gorzej. Wszystkim spróbujemy dać szansę. No i dalsza weryfikacja to już będzie taka, ci starsi wiadomo, że to będzie motocykl żużlowy. Jeżeli będą w miarę ogarniać motocykl, to tak, jeżeli nie, no to życie pokaże, co może być z tego dalej. No różnie właśnie, no koordynacja, widziałem to, wszyscy chyba mieli kłopot, ale to wszystko jest do wypracowania, bo ci młodsi mają już na to czas, a starsi, no zobaczymy, jak to będzie wszystko się układać już na torze. No tak, na ten początek najlepiej jest, jak rodzice wyposażają swoich synów w kask, w ochraniacze, bo wtedy może to, oni to dopasują sobie do wielkości, a tutaj w klubie jednak są jakieś rzeczy, ale to albo są za małe, albo za duże, także najlepiej, jak już rodzice takie te strefy bezpieczeństwa już zrobią sami. My jako klub dajemy do dyspozycji motocykle, szkolimy, mówimy, tłumaczymy, żeby było bezpiecznie i żeby, no, żeby czegoś się nauczyć. Treningi są praktycznie codziennie, bo wtorek, czwartek są treningi na pitbajkach, poniedziałek, środa i też inne dni, piątek, dzisiaj w sobotę nawet jeździmy na minitorze, jeździmy tutaj na stadionie, jeżeli jest tylko czas. No tak, praktycznie zajęcia są codziennie. Kłopot jest tylko z tym, że no, rodzice pracują, dzieci jeszcze chodzą do szkoły i z tym myciem czy szykowaniem to nie do końca tak jest jeszcze sprawnie, ale mam nadzieję, że wakacje będą, że tutaj będzie tych dzieciaków dużo więcej. Tak, tylko teraz to wszystko jest troszeczkę do pokładania. Ja to robię pierwszy raz. Powiem szczerze, że nie tak dawno już pamiętam ich z imienia wymieniam, bo tak to zastanawiałem się, jak mają na imię, bo przychodzili tylko 15 minut przed treningiem i zaraz po treningu uciekali, bo albo rodzice do domu, albo coś zawsze było. Także idzie mi też to pomału, ale dajemy radę. Bardzo lubię ten sport, dużo oglądam żużla. No, podoba mi się bardzo żużel. Jest bardzo fajnie. Pewnie tego nie zapomnę na długo. Bo wciągnął mnie ten sport. Nie kibicuję za długo, ale emocje związane z tym sportem po prostu wciągnęły mnie. No lubię jeździć po prostu, sprawia mi to przyjemność. I widzę się z tym po prostu, bo na krosie od 8 roku życia jeżdżę. No, to jest moja pasja, nie? Nie ukrywam. Co najbardziej się... Konkretne marzenia? No chciałbym tak profesjonalnym żużlowcem jakimś zostać, w telewizji być, wygrywać te zawody wszystkie. No i to takie w sumie. Okej. No i to jest dobre słowo, bo widzę u niektórych chłopców takie trochę braki, może ciężko powiedzieć, kondycyjne, czy takie gdzieś ta zaprzepaszczona jest sprawa zimowa. I sam wiem po sobie, że jeżeli jest zima dobrze przepracowana, to ja się też lepiej czuję na motocyklu, jestem pewniejszy siebie, a jeżeli pokazuję, że jedziemy na 4 kółka, to czy tam nawet teraz się pomyliłem, pokazałem, że jedziemy na 5, to była taka chwila zastanowienia, czy ja dobrze pokazałem. I to świadczy o tym, że oni po prostu... Brakuje im takiego przygotowania chyba zimowego, a takiego chyba lepszego.